Życie wokół koszykówki. 10% szczęścia, 20% umiejętności, 15% skoncentrowanej mocy woli, 5% przyjemności, 50% bólu. Czy tak wygląda równanie na obliczenie sukcesu, które zostało przygotowane przez świętej pamięci Stephena Hawkinga? Może i tak. To znaczy, na pewno w tym równaniu jest trochę prawdy i motywacji dla wszystkich, którzy chcą coś w życiu osiągnąć. Ale wszystkie te procenty to tylko chodliwy cytat z refrenu Remember the Name Mike'a Shinody, znanego bardziej pod pseudonimem Fort Minor. 15-letni utwór jest już klasykiem, którego nie da się nie usłyszeć na wszelakich wydarzeniach sportowych, czy chociażby na siłowni nieopodal twojego domu. Dostaję od was ogromnie wiele wiadomości. Naprawdę, często po prostu aż nie wyrabiam z odpisywaniem. Wielu z was pyta mnie bez żadnych ceregieli, jak dostać się do NBA. Czy to jest głupie pytanie? Nie sądzę, ale pełnej odpowiedzi nie znajdziemy w obliczeniach Mike'a Shinody i na pewno nie usłyszycie tej odpowiedzi też ode mnie, no bo co ja mogę o tym wiedzieć? Ale znam kogoś, kto wie coś na ten temat. Wieloletni szkoleniowiec uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych, prowadzący obozy treningowe Michaela Jordana, NBA Cares czy NBA D-League. Międzynarodowy scout, który ma w CV wpisaną współpracę bezpośrednio z Orlando Magic, a także prowadzący klinik podczas weekendów gwiazd w NBA. Klinik organizowanych m.in. przez LeBrona Jamesa, Stephena Curry'ego, Dwayna Wade'a i wielu innych topowych graczy ligi. To tylko wierzchołek góry lodowej tego, co osiągnął Donny Array. W związku z tym, że obóz Hooplife pomimo wcale nie tak odległej pandemii odbędzie się w tym roku w Polsce, nie bójcie się, w bezpiecznych warunkach, zadałem do niemu kilka pytań. Na początek muszę odnieść się do Michaela Jordana i pytań, które zaczęły rzucać się na usta po obejrzeniu The Last Dance. Jakie nastawienie do treningu jest najskuteczniejsze i jak powinien zachowywać się prawdziwy lider? Is it better to be a calm leader like Phil Jackson? Or a very strict leader like Michael Jordan, as portrayed in The Last Dance. Well, the great quote by Michael Jordan in The Last Dance was, to win at all cost. I don't think people can subscribe to that anymore because two things, they lack confidence and they lack consistency. When you get to the money level of things, sometimes it is about show business and not show friends. It's very tough to lead your fellow teammates. Because of this lack of confidence and lack of consistency. And, you know, players trying to do that with their fellow teammates on and off the court, they can't live up to that consistency. In their eyes, it creates their teammates' eyes, it creates a divide. It is a very special and rare skill set to truly lead. Think about this, coaches. Have you ever had a player that was so good on and off in the court, on and off the court in everything they do, that they made you feel like you weren't doing enough in life? Think about it. Czy da się ustalić, jaka umiejętność koszykarska tak ogólnie kuleje wśród dzisiejszej młodzieży? Na co powinni w szczególności zwrócić uwagę, by mieć szansę na zawodowe granie? Something that I would work on, you know, and try to develop these micro skills, which is training your eyes, training your ears, building a strong mindset for the game study. Developing a conscientiousness of everything, your awareness, suspiciousness, and maintaining a high motor of activity. Developing that peripheral vision and the pinpoint vision and the decision making that happens in between the two. Treningi są oczywiście najważniejsze w kwestii doskonalenia swojego koszykarskiego rzemiosła, ale gdy nadchodzi pora meczu, czasem okazuje się, że zawodnik zapomina o połowie swych umiejętności i podejmuje złe decyzje na boisku. Czy obozy Hooplife dają wystarczającą możliwość ogrania i pomagają w opanowaniu własnej głowy i stresu wśród zawodników? Does Hooplife give an opportunity for enough game time experience? I feel like I created on-court situations for players that will accelerate their curve up, overloading the training with what I call live action reps, and overloading that with a super high tempo. I think it builds players' reactions and decision-making and awareness so much quicker. You know, in this sport, you gotta have people that can get the job done. So we like to build monsters, not robots.
The training is to build these monsters that can get you opportunities at the next level with the high standards of, you know, our play, our style of play, which I like to focus on the freedom of play, focus of learning, and the competitive fun that we can generate. In this game, in anything that you want to do successfully, you really have a lot fewer choices than you think. And to be great, you must have intentionality. And I believe Hoop Life is full of intentionality. Z których graczy, których miałeś okazję trenować, jesteś najbardziej dumny? Really, I'm most proud of all the teams that I develop, not just an individual person through the years. You know, we try to build not just a team, but a leadership factory, which is a collection of learners, people that want to learn. When you do build a team, you become proud of it because they've all collectively come together to provide a great value and try to maximize the time and effort that you've put forth. Now, here's the thing with Hoop Life Camps, that's what we do too. It's not just a camp. It's not a bunch of individuals out there. I try to build it as a team, just like I would try to build my own university team that I would coach. Czy wśród kempowiczy Hoop Life aktualnie znajdują się zawodnicy z potencjałem na zawodowe granie na wyższym szczeblu? Euroliga? NBA? We love to tell our players this at camp. You have the permission to be better than Michael Jordan. You have the permission to be. Whether you'll achieve that, I don't know, but you do have the permission. We love working with mature players only, learners. People are there to improve, to get better and get better quickly. The proximity principle, in order to do what you want to do, you have to be around the people who are doing it and in the places that this is happening, okay? There's a formula for success. The right people plus the right places equals great opportunity. Dzięki za rozmowę. Pozostaje jedynie zaprosić na obóz. Thank you so much for this interview. I tell people all the time that my experiences in Poland doing basketball has been some of the greatest that I've had a chance to experience going around the world, 32 different countries, working for the NBA, Orlando Magic, coaching university basketball for 20 years. And I really appreciate all the hard work and effort that has gone into, for me, saying Hoop Life is the best basketball camp in the world. And I look forward to hopefully getting a chance to work with you soon. Basketball is a game where if I pass you the ball, you will pass it back to me if I have a better shot. Donny Array i jego doświadczenie to główny punkt programu obozów Hoop Life, ale to byłoby mocno niesprawiedliwe, gdybym powiedział, że to wszystko, co obóz ma do zaoferowania. Pomysłodawcą i założycielem kempów jest Aleksander Mrozik, który swego czasu wyruszył do Stanów, uczył się tam koszykówki, miał okazję wystąpić przeciwko takim zawodnikom jak Dwight Howard czy Russell Westbrook. Alex wie z pierwszej ręki, jak istotne jest poznanie i stworzenie sobie samemu możliwości na to, by życie toczyło się wokół koszykówki. Dobre występy na kempach ułatwiają wyjazd z Polski i dają szansę gry za granicą, a to już naprawdę dobry start na początek sportowej kariery. Obozy Hoop Life odbywają się w tym roku dwukrotnie, w lipcu oraz sierpniu. Miejsce zjazdu i treningów to Krynica Zdrój, to spokojne miejsce, by uciec od codzienności i przez te 11 dni skupić się tylko i wyłącznie na koszykówce. Nie zabraknie tam też mini turniejów w stylu nocnej ligi bądź gier 3x3. Więcej informacji o samym obozie oraz zapisach znajdziecie w linku pod tym filmem. Pozostaje jedynie zachęcić wszystkich mających marzenia o zawodowym uprawianiu koszykówki. Powodzenia!